Namaste! Mario Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić na ten czwartek. W ten czwartek nasza kolejna transmisja o numerze 194. Będziemy mówić o nowym etapie w Twoim życiu, który dokładnie teraz może się rozpocząć. Jeżeli wiesz, jak uwolnić się od pewnych rzeczy, odciąć stare, zamknąć pewne drzwi za sobą i otworzyć się na to nowe i piękne. Na tym spotkaniu opowiem Ci o niesamowitej energii ognia, która jest w każdym z nas, i w Tobie, i we mnie. Ta energia pasji, namiętności, radości, wiary w siebie, w świat i wszechświat. Jak tą energię ognia w sobie aktywować? Jak uwolnić się od zmęczenia, zniechęcenia, frustracji, złego otoczenia, złych ludzi, negatywnych, globalnych wibracji? Jak iść do przodu w pełni siebie, w swojej prawdzie? Jak uwolnić się od zakładania masek, grania jakichś ról, spełniania oczekiwań tego świata czy innych? Jak być naprawdę sobą? Jak uwolnić się od karmy i od tego symbolicznego, biblijnego węża, który często kusi do różnych doświadczeń, ale czasami również potrafi ukąsić tą toksyczną substancją, tym jadem. Jak uwolnić się od tego wszystkiego, co cię ogranicza, hamuje i blokuje? I jak wyruszyć w tą nową podróż, podróż twojego życia, bez względu na to, co się dzieje wokół, w twoim otoczeniu, czy za naszą wschodnią granicą, czy gdziekolwiek indziej we wszechświecie. Pamiętaj, zmieniając Twoje życie, zmieniasz ten świat i wszechświat. Jeżeli jest nas wielu, każdy z nas zmienia swoje życie, ten świat i wszechświat. Jeżeli więc chcemy dokonać zmiany dookoła nas, musimy zacząć od zmiany w sobie i wokół siebie. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bucardi.